Dobiega końca, proszę Państwa, cykl naszych spotkań. Idziemy w miasto z Andrzejem Hamadą, którego na pewno za moment spotkamy. Ale kiedy Państwo będą opuszczali Opole jako turyści albo mieszkańcy, którzy na przykład będą wyjeżdżać gdzieś poza Opole, warto zwrócić na jeszcze jedną rzecz uwagę. Kto będzie dzisiaj bohaterem naszych opowieści? Pomniki Opola. I tak jak powiedziałem, spotkanie z panem Andrzejem Hamadą. Dzień dobry, panie Andrzeju. Panie Andrzeju, bardzo często turyści szukają miejsc w centrum, bardzo często widzimy wiele tych obiektów w centrum miast. Natomiast kiedy turysta kończy podróż po Opolu, udaje się na pobliski nam Dworzec Główny, być może warto, żeby skręcił jeszcze parę kroków i zobaczył jeden z wielu pomników, którymi Opole może się poszczycić. Z tym, że ciekawostka, to jest pomnik przedwojenny, jeden z bardzo nielicznych pomników w Opolu, które zachowały się po wojnie. Było tu dużo pomników niemieckich, ale nie podobały się władzom polskim i wszystkie zniszczały. Dużo było nawiązujących do hitleryzmu. Natomiast kilka się zachowało, to chyba dwa bym potrafił wymienić. Ten właśnie pomnik się zachował jako przedwojenny i drugi to chyba jest Myrtek, pomnik Myrtka też. I oba są poświęcone poległym w czasie wojny tam żołnierzom, a tutaj pocztowcom, bo to jest pomnik koło poczty. Co ciekawe, bardzo ładnie skomponowany z budynkiem. Jest on poświęcony pocztowcom poległym w czasie I wojny światowej. Kiedy ten budynek zbudowano, w latach 30. go zbudowano, bo jest to rozbudowa poczty. I tu jako architekt muszę o tym powiedzieć. Budynek poczty był 100 lat wcześniej budowany i ma architekturę taką właśnie historyzującą, lata 30. XIX wieku. I ta poczta już po wojnie się okazało, że za mała, trzeba rozbudować. Architekt, który dostał zadanie rozbudowy poczty, ja go bardzo cenię, nie znam go osobiście, bo to był przed wojną, ale to był bardzo dobry architekt, bo zaprojektował bardzo dobrą, zrobił architekturę. Mianowicie budynek nie dokleił do poprzedniego, bo jest lata 30. XX wieku, to panuje już nowy sposób budowania, modernizm, a to jest historyzująca budowla. Więc on postawił oddzielny budynek w nowym stylu, charakterystyczny dla modernizmu i on go ozdobił właśnie na życzenie na pewno pocztowców tym pomnikiem. On jest też twórcą tego pomnika. Także ten pomnik jest bardzo pięknie skomponowany z budynkiem. I bardzo dobrze, że go nie zburzono, że przetrwał. Podoba się. Na dużym, wysokim cokole jest postać na koniu. Bardzo ładnie wyrzeźbiona. Jest to ładna rzeźba i warto na nią nie spoglądać. Ja to właśnie cenię. Stoimy specjalnie przy pomniku, który jest tak, nieco oddalony mnie się od centrum. Ja mam sentyment do tego, prawda? Pomnika. Ale Opole to jest miasto, w którym znajdziemy kilka bardzo ciekawych pomników. Po wojnie, oczywiście, jak powiedziałem, że tylko się zachowały bodajże dwa przedwojenne czy trzy pomniki, a reszta zlikwidowano, jako że one były za bardzo związane czy z hitleryzmem, czy w ogóle z Niemczyzną. Nie zlikwidowano. Natomiast po wojnie powstało dużo pomników w Opolu, ładnych, dobrych, ciekawych. O kilku możemy wspomnieć. No na przykład pomnik Adama Mickiewicza. Stosunkowo młody, lata chyba 60. Przy placu przed kościołem świętego Piotra i Pawła jest pomnik Adama Mickiewicza. Ciekawy architektonicznie. Jest to Fundacja Związku Nauczycielstwa Polskiego. Postanowili uczcić postać Mickiewicza i zakupili wtedy oni w Warszawie popiersie Mickiewicza Adama, popiersie wykonane przez bardzo słynnego rzeźbiarza Piusa Welońskiego. O, to była wielka postać rzeźbiarska i to jest dzieło wartościowe. Także popiersie nie dużej wielkości, ale to poproszono, architekt miejski zaprojektował oprawę do tego popiersia, a więc cokół, na którym postawiono to popiersie oraz dolna partia w rodzaju skrzydeł, wena. Bardzo ładnie się ten pomnik komponuje i on stoi
w tle ma Kościół świętego Piotra i Pawła. Ładna rzecz. Jakie jeszcze mamy pomniki w Opolu? No Myrtek słynny, daleko stąd zapływają. Ale no właśnie, jest to jest ciekawa postać, bo no, jego dzieł mamy sporo w Opolu. Właśnie, Myrtek był związany ze Śląskiem, działał we Wrocławiu, w Bytomiu, ale w Opolu też mamy jego kilka rzeczy. No słynne dziecięce figurki na Placu Wolności, tam przy Naleśnikarni. To są właśnie też jego dzieła, ale największym, poza tym bardzo znane jego dzieła, to są zdobienia, bo on charakterystyczną rzeczą było, że on często współdziałał z architektem i on tworzył rzeźby na budynkach. Portale robił. O, na przykład były portale słynne na ulicy Damasowej, przy cemencie są portale jego, bogato rzeźbione. Liceum przy ulicy Reymonta, które jest zdobione przez jego, także tam są postacie uczennic, słynne myrtki. No i największe jego dzieło, oczywiście ten pomnik, o którym wspomniałem, to jest wyniosły też na wysokim cokole, jest postać i to jest pomnik poświęcony poległym żołnierzom, bo obok są koszary ogromne, w których stacjonowały duże ilości żołnierzy. Oni brali udział w wojnie światowej i na wielu bitwach polegli. A to byli ludzie, nie hitlerowcy żadni, to byli ludzie normalni, Niemcy, ale i polegli w dobrej sprawie, bo walczono i kazano im walczyć. I im właśnie Myrtek, jak budowano osiedle mieszkaniowe dla oficerów tych wojsk w koszarach, tam właśnie, to na początku tego osiedla postawiono właśnie pomnik poległym żołnierzom w I wojnie światowej. I ten pomnik jest dzieło Myrtka, też charakterystyczne. Ale o jednym pomniku nie mogę nie wspomnieć, dlatego że jestem wychowankiem i uczniem drugiego liceum. Kogo? A to jest drugie liceum, to jest szkoła imienia Marii Konopnickiej. O! Przy Puławskiego i Waryńskiego. Tak, na rogu. To jest dzieło mojej koleżanki, bardzo dobrej, pani Weroniki Sznerowskiej, która też projektował ten hotel Weronika Sznerowskiej. I ona właśnie, to jest bardzo dobry zespół szkół tam. I tam przed wejściem na od strony ulicy właśnie jest pomnik Marii Konopnickiej, bardzo ładny pomniczek. To chyba robił Marian Nowak. Tak, Mariana Nowaka. Bardzo ładna to jest postać. Jeszcze wspomnę o jednym pomniku, takim mało widocznym, ale pięknym. To jest Dama Pasieczna, no, związana z powodzią słynną, kiedy to w powodzi mieszkańcy Wyspy Pasieki ponieśli ogromne szkody. Potem sobie wzajemnie bardzo pomagali przy odtworzeniu mieszkań i na pamiątkę tej wzajemnej pomocy właśnie mieszkańców Wyspy Pasieki oni ufundowali właśnie taki dziękczynny pomnik, tak zwany, nazywamy to Dama Pasieczna. Bardzo piękna rzeźba. Nie pamiętam autorów, to spoza Opola małżeństwo jakieś robiło, ale była to fundacja księdza Baldego i on tam był takim inicjatorem również tej właśnie Damy Pasiecznej. To jest bardzo pięknie wyrzeźbiona w metalu, jest piękna dama pod parasolem. Śliczna rzeźba, jest ona w ogrodzie przy budynku radia. Zanim powiemy o najważniejszym pomniku. O, jest jeszcze tak, taki? Jest jeszcze ważny. To chciałbym, panie Andrzeju, żeby pan powiedział o tym, co szczególnie w tej chwili w sercu mają też i studenci, bo mają Wzgórze Uniwersyteckie, gdzie też pojawiły się przepięknego rodzaju postumenty. Dzieło pana rektora Niciei. A tak, no Wzgórze Uniwersyteckie jest całe, pełne właśnie pomniczków, rzeźb, postaci. Jest to inicjatywa pana rektora Niciei, piękna, także jest tam duży zespół zielony Wzgórze Uniwersyteckie, a wśród tej zieleni postacie słynnych twórców piosenek, aktorów, Czesław Niemen tam również stoi i na ławeczkach siedzą
ludzi. Bardzo piękna sprawa. Ale przejdźmy do najważniejszego. Najważniejszego, bo chyba największego. O, no to jest olbrzym na Placu Wolności. Szkoda, że tam nie jesteśmy w tej chwili. Pomnik na Placu Wolności. Ogromny kolos. Poświęcony obrońcom polszczyzny i zbudowany po wojnie. Ogromny. Ludzie na to mówią baba na byku, bo to jest, przedstawia on, na żubrze siedzi bogini zwycięstwa. Nike siedzi na żubrze. Także jest to taka symbolika, żubr, symbol siły, mocy polskiego zwierza wielkiego i ta tak zwana baba na byku. Ja pamiętam, jak się to budowało. Były wielkie dyskusje, gdzie go postawić, były różne propozycje, ale zwyciężyła propozycja postawienia na Placu Wolności. Dzieło Jerzego Borowczaka. Borowczak, no, znakomity rzeźbiarz opolski, wiele rzeczy, wiele pomników na płaszczyźnie, w Raciborzu też jest piękna Nike dama. Także ten pomnik wyrzeźbił bardzo ładnie, a pamiętam, jak to zbudowano, jak był w budowie ten pomnik. O, to ja tam się przyczyniłem, moje dzieło tam jest, dlatego że jak się budował ten pomnik olbrzymi na Placu Wolności, no to było wielkie rusztowanie. Mój kolega inżynier Gruchała projektował konstrukcyjną część, czyli zbrojenia, żeby to było trwałe, bo to jest wykonane w betonie zbrojonym, czyli żelbetowy. I pamiętam taki moment, kiedy już się zbliżała budowa tego pomnika do końca. Ja tam często chodziłem też oglądać, bo całe Opole chodziło.